Tomasz Krusny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzimy, czy największe podmioty sektora rolno-spożywczego płacą na czas rolnikom i dostawcom. Zbadamy również, czy polityki handlowe i cenowe nie zmieniły się w okresie epidemii na niekorzyść mniejszych kontrahentów. W tym celu zwróciłem się o wyjaśnienia do blisko 100 największych przedsiębiorców, zarówno działających w Polsce sieci handlowych. Jak i największych producentów w branżach mięsnej, mleczarskiej, przetwórstwa owoców czy zbóż. Dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski szczególnie istotne jest zachowanie płynności finansowej przez podmioty na każdym szczeblu łańcucha dostaw. Zweryfikujemy praktyki największych graczy rynkowych, tak aby zadbać o uczciwe relacje handlowe pomiędzy nimi. Obecny okres wymaga solidarności rynkowej bardziej niż kiedykolwiek. Od większych przedsiębiorców oczekuje się większej odpowiedzialności za kontrahentów. Oczekuję, że działania urzędu udrożnią przepływy pomiędzy przedsiębiorstwami, zaś ewentualne nieprawidłowości, niedozwolone praktyki zostaną niezwłocznie wyeliminowane bez sięgania po dotkliwe środki administracyjne. Zachęcam przedsiębiorców do dobrowolnego wyeliminowania i zweryfikowania swoich praktyk w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji. Warto do relacji handlowych z kontrahentami podejść uczciwie i odpowiedzialnie.